Witam serdecznie, z nami Krzysztof Głowacki, główny organizator i prezes klubu szermierczego Wrocławianin, organizator 45. turnieju szermierczego dzieci od 16 do 20 marca 2023 we Wrocławiu. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć jako podsumowanie, bo już to zmierza do końca. Czy pan jest zadowolony z tego tegorocznego turnieju? Dwa słowa więcej. No więc ten turniej pokazuje, że wracamy po pandemii do jego rozkwitu. W 2019 było 3000 zawodników, w tym 2000 zagranicznych. Następny rok 20, pandemia, 21 planowaliśmy w marcu, pandemia przełożyliśmy na czerwiec, więc był resztkowy. W zeszłym roku zaczęli powoli zawodnicy wracać, w tym roku już jest o wiele więcej. Co roku jest, że wrócimy do normalności, jeżeli nie przeszkodzą nam inne warunki, jak sankcje wobec Rosjan, Białorusinów, trzęsienia w ziemi w Turcji, inflacja duża, która powoduje, że samoloty ze Stanów i z tych dalekich krajów są bardzo drogie. No i też hotele nasze wrocławskie zaliczają się do jednych najdroższych w Polsce. Rozumiem. Przeglądałem trochę statystyki, bo Państwa informatyk mi wydrukował arkusze. No i tam właśnie widziałem, że przedstawiciele z 12 krajów w tym roku zawitali na ten turniej. Tak, ale to ma pan statystykę z jednej broni, natomiast w tej chwili, kończąc turniej, mamy 35 krajów, z których uczestniczyli zawodnicy we wszystkich konkurencjach, we florecie, we floretach, w szabli i w szpadach. Czyli rozumiem, że jest pan zadowolony? No jestem zadowolony z tego, że powoli wracamy do tradycyjności, gdzie nasz turniej jest największym turniejem na świecie w tej kategorii wieków i we wszystkich broniach. Dobrze. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, jak ocenia pan sporty szermiercze w Polsce generalnie obecnie? No więc jeżeli chodzi o naszą czołówkę, no to mamy sukcesy, choćby ostatnie dwa puchary świata seniorów, gdzie Renata Knapik-Miazga wygrała Puchar Świata. Teraz w Korei Południowej zawodnik naszego klubu Wrocławianie Andrzej Szątkowski wszedł do ósemki. Drużyna floretowa stara się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. Szpadzistki robią wyniki, juniorki również, także w tych kategoriach jest dobrze. Gorzej jest z najmłodszymi, ponieważ czasy się zrobiły takie, że musimy walczyć o to, żeby odciągnąć od komputerów i od lenistwa młodych ludzi. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak ocenia pan obecnie pracę trenera w Polsce? Bo ma pan tutaj doświadczenie, był pan trenerem wielokrotnych mistrzów Polski. Jak pan od strony trenerskiej ocenia obecny czas dla trenerów? No to jest złożony problem. Ja mimo na przykład, że mam drużyny 11-krotnych mistrzostw Polski seniorów, w drużynie narodowej dwóch zawodników we florecie męskim, pracuję społecznie, bo w klubie nie ma pieniędzy. Ale ci ludzie, fanatycy, powoli wykańczają się, no a młodzi chcą zarobić. Natomiast kluby nie mają tych pieniędzy na tyle, żeby móc zatrudnić na etatach i żeby trener w Polsce skupił się wyłącznie na treningu, a nie na bieganiem po godzinach szkolnych, klubowych i jeszcze gdzieś indziej, żeby dorabiał. A może pan ma jakiś pomysł właśnie, jak z tych starych zasad przejść na nowe, gdzie no, pracownicy, dobrzy trenerzy chcą jednak troszeczkę zarobić, utrzymać się z tego. Może jest jakiś pomysł, jak to połączyć jedno z drugim w obecnych czasach? No pomysł jest, tylko niestety gestorem realizacji pomysłu musi być Ministerstwo Sportu. Czyli rozumiem, że trzeba promować się o szczebel wyżej. A proszę powiedzieć, bo takie zawody to jest wspaniała promocja miasta. Co od tej strony może pan powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie Wrocław, promocję miasta Wrocławia? Jeżeli chodzi o ten turniej Challenge Bratislava, to może się odbywać jedynie dzięki temu, że miasto zabezpiecza nam środki finansowe, oczywiście na częściową organizację. Natomiast druga pula
skromniejsza to jest Urząd Marszałkowski i trzecie to jest Ministerstwo Sportu poprzez Polski Związek na imprezy masowe. Niestety w tym roku turniej się kończy, a ministerstwo jeszcze nam nie przyznało, ponieważ niedawno dopiero ogłosili konkurs na organizację imprez masowych. Także jest klęska, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe. To miejmy nadzieję, że w przyszłych latach będzie to bardziej widoczne. A proszę powiedzieć, jakie kolejne plany tutaj we Wrocławiu, plany szermiercze, organizujecie kolejne zawody, kiedy? Proszę coś powiedzieć na ten temat. No więc jeżeli chodzi o Wrocław, to organizujemy. My jako wrocławianie organizujemy tradycyjnie turniej Challenge Wratysławia, Puchar KNK i międzynarodowy turniej dzieci i młodzików w mniejszym zakresie, nie w hali Orbita, tak jak ta, na której walczą zawodnicy na 24 planszach. Natomiast sąsiadujący z nami klub Kolejarz Wrocław organizuje między innymi Mistrzostwa Polski Seniorów, które się odbędą w Trzebnicy. I to by były takie najbliższe plany organizacyjne. A proszę powiedzieć, no za rok będzie 46. challenge w Wratysławie. Proszę powiedzieć, na ile wcześniej musicie zacząć przygotowania takiej wielkiej imprezy szermierczej? Na ile wcześniej zaczynacie już konkretne działania organizacyjne? No więc myślałem, że zarezerwujemy halę na następny turniej po zakończeniu tego turnieju. Od razu? Od razu. Ale się okazało, że już ten termin, który chcieliśmy, już jest zaklepany, więc musimy robić turniej tydzień przed świętami wielkanocnymi, czyli od 20 do 25 marca 2024 termin już jest zaklepany. I od tego czasu zaczną się przygotowania. Naprzód podziękowania za udział w turnieju, informacja o turnieju i cała zabawa się zaczyna od początku. Rozumiem. Bardzo dziękuję za uprzejmą rozmowę. Był z nami Krzysztof Głowacki, główny organizator 45. Międzynarodowego Turnieju Szermierczego Dzieci we Wrocławiu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za rozmowę. Okay. Wszystko ok.